przed momentem widziałem, że minę miałaś nietęgą wychodząc z tego samochodu, z tego pojazdu. No tak, zgadza się. Jest tu wrażenie ciekawe. Nie takie codzienne i faktycznie pasy mocno nas trzymają. Ile już jesteś na kursie, czy zbliżasz się do jego końca i czy taki element jak dziś to rzeczywiście pomaga w takim myśleniu o tym, co się może na drodze stać? Jestem w połowie kursu i faktycznie uzmysłowiło mi to, jakie jest zagrożenie i jak faktycznie te pasy działają i to nie jest tak, że cały czas siedzimy tyłkiem na siedzeniu, tylko można się czasem z tego wyrwać. Gdy dzisiejsi policjanci ruchu drogowego na terenie całej opolszczyzny prowadzą takie wzmożone działania kontrolno-prewencyjne, profilaktyczne pod nazwą pasy, co warto wspomnieć, te działania są kontynuowane równolegle do takiej ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod nazwą Zapnij pasy, poczuj uścisk bezpieczeństwa. Celem tych naszych dzisiejszych działań jest oczywiście promowanie wśród kierowców, wśród pasażerów, jakże ważnego elementu, jakie jest zapinanie, stosowanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, oraz również promowania bezpiecznego przewożenia dzieci. Tutaj mowa o fotelikach bezpieczeństwa, czy też innych urządzeń przetrzymujących. Jest to niezmiernie ważne dla bezpieczeństwa. Niestety pomimo obowiązku i restrykcji, wielu kierowców, jak widać, zapomina o tym, czy też lekceważy ten przepis z różnych powodów. Dla zobrazowania tego, jak jest to spory problem, policjanci ruchu drogowego na terenie naszego województwa tylko w tym roku, podczas takiej codziennej służby, ujawnili blisko 4,5 tysiąca przypadków, gdzie to właśnie sami kierowcy nie korzystali z pasów bezpieczeństwa pomimo prawnego obowiązku, a w ponad 1000 przypadków ujawnili takie przypadki, gdzie to sami też pasażerowie zapominali o tym jakże ważnym obowiązku. Jeżeli chodzi o pasażerów, to głównie to dotyczy tych siedzących z tyłu, na tylnych siedzeniach czy też na tylnej kanapie. Dla zobrazowania tego, jeżeli pojazd uderzy w jakiś stały element, może to być słup, znak, przepust wodny, czy też z innym pojazdem zderzy się, na organizm ludzki działają bardzo duże przeciążenia. Tylko z prędkością 50 km na godzinę ciało ludzkie jest wyrzucane z fotela z siłą 2,5 tony. Takie siły, takie cyfry zabijają, jak pokazują nasze policyjne statystyki. A jak to też z nich wynika? Jeżeli osoba korzysta z pasów bezpieczeństwa, w 50% minimalizujemy ryzyko wypadku śmiertelnego. Natomiast te osoby, które mają poważne obrażenia, to te, które właśnie nie korzystają z pasów bezpieczeństwa. Do nich właśnie dochodzi, w wyniku tego dochodzi do rozległych obrażeń. Przede wszystkim tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego to nie tylko miejsce, gdzie można zdawać egzaminy, ale przede wszystkim ten aspekt edukacji, czyli edukujemy tych najmłodszych adeptów. Oczywiście to byli kandydaci na kierowców. Zdarzali się również kierowcy, którzy no, jechali bez pasów i musieli tutaj do nas przyjść w ramach pokuty, zobaczyć, jak te pasy tak naprawdę działają. Miejmy nadzieję, że wszyscy kursanci, którzy byli u nas tutaj w symulatorze, przekonali się o słuszności stosowania tego urządzenia w pojeździe. Zbliżają się trudniejsze warunki drogowe i to też warto sobie uświadomić, że inaczej hamuje się teraz. Niebawem, jak spadną deszcze i śnieg, będzie zupełnie inaczej. Tak, mieliśmy takie przypadki tutaj między innymi z opinii instruktorów, że kursanci niestety nie stosują się do wytycznych szkoleniowych, więc myślę, że tutaj jest słowo egzaminatora, który jednak poprze instruktorze szkoleniowca, będą jak najbardziej wskazane. Zwracamy uwagę na to, że warunki niebawem mogą się zmienić i ta szczególna ostrożność na drodze będzie jak najbardziej potrzebna. Dzisiaj zatem użyto jakiego sprzętu? Co szczególnie pokazywano? Używaliśmy dwóch sprzętów, symulator zderzeń i symulator dachowania. Podczas korzystania z symulatora zderzeń pokazujemy, jak działają pasy podczas zderzenia czołowego. Podczas korzystania z symulatora dachowania pokazujemy, co dzieje się, który pas działa podczas dachowania, jak te pasy działają, jak te pasy prawidłowo zapiąć. Więc dwa urządzenia dzisiaj wykorzystywane podczas działań. A czy jak jeździsz z kimś do tej pory, ktoś nie zapinał pasów, tobie to nie przeszkadzało? Zdarza się tak, że ludzie nie zapinają pasów i zwykle to jest na jakimś takim, a szybko przejedziemy, no to nie trzeba. Więc warto na to zwrócić uwagę. Czyli taka lekcja jak ta pomaga w tym? Myślę, że tak. Pasy to jedno, ale także wiemy, że zmorą ostatnio są oczywiście telefony komórkowe. Oczywiście podczas dzisiejszych działań policjanci zwracają również właśnie na takie negatywne zachowania jak to, czy kierowcy respektują zakaz korzystania z telefonów podczas jazdy, takich telefonów, które wymagają trzymania słuchawki czy też mikrofonu w ręku. Niestety, jak pokazują nasze również statystyki, spora część kierowców też nie stosuje się do tego. Jest to bardzo niebezpieczne i tutaj dla zobrazowania tego, pojazd, który porusza się z prędkością
75 km na godzinę w ciągu 3 sekund, a 3 sekundy to jest średni czas, kiedy zerkamy na telefon, to w ciągu tych tylko 3 sekund pojazd przemieści się na odległość około 45-50 metrów. Dla zobrazowania tego to jest długość około 9-10 sedanów. W tym czasie pieszy wchodzący na przejście, czy też rowerzysta wjeżdżający na przejazd rowerowy jest naprawdę bez szans na to, żeby kierowca zareagował, a takie zderzenia z taką prędkością w wielu przypadkach kończą się tragicznie. Jak do wyobraźni nie przemawia symulator, to czasem niestety przemawia mandat. Tak, oczywiście dzisiaj działamy dwutorowo, bo oprócz tego, że kierowcy mogą zostać ukarani, tutaj przypomnę, mandatem w wysokości 100 zł i 5 punktów karnych, natomiast jeżeli przewożą pasażera, który nie korzysta też z pasów bezpieczeństwa, to może być dodatkowo mandat o kolejne 100 zł i dodatkowe 5 punktów karnych i oczywiście pasażer może zostać również ukarany taką kwotą mandatu w wysokości 100 zł, tylko że w tym przypadku już bez punktów karnych. Jeżeli kierowca korzysta z telefonu podczas jazdy, mandat w wysokości 500 zł i aż 12 punktów karnych, ale największą karą to jest to, co może zdarzyć się w wyniku jakiegoś zderzenia z innym pojazdem, także konsekwencje zdrowotne są najważniejsze.